Na wzór świętej rodziny z Nazaretu jesteśmy powołani do ponownego odkrycia wartości rodziny, która jest oparta na darze pięknej miłości, a jej fundament stanowi ewangeliczna wizja małżeństwa, wzajemne zrozumienie oraz szacunek dla życia ludzkiego. W rodzinie można doświadczyć szczerej komunii, gdy jest ona domem modlitwy, gdy miłość jest prawdziwa, głęboka i czysta, gdy przebaczenie przeważa nad niezgodą, gdy codzienna chropowatość życia jest łagodzona przez wzajemną czułość i pogodną akceptację woli Boga. Dom na skalę. Rekolekcje wielkopostne w roku rodziny Amoris Laetitia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, przy pomocy łaski Bożej rozpoczynamy rekolekcję, czas łaski. Przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Chcemy przez te kolejne dni tego wyjątkowego czasu, świętego czasu, zbliżać się do Pana Boga. Chcemy prosić Ducha Świętego teraz, aby nas przez ten czas prowadził. Przybądź Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, przyjdź Dawco łas drogich, przyjdź światłości sumień. O najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, poddaj Twej potędze. Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia, jeno cierni nędzę. Obmyj co nieświęte, osłym wlej zachętę, ulecz serca rany. Nagnij co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Amen. Moi drodzy, temat tegorocznych rekolekcji, czy tytuł tych rekolekcji, to Dom na skalę. Chcemy wsłuchiwać się w Słowo Boże i chcemy ten dom na skalę budować. Posłuchajmy teraz fragmentu z Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 7, wersety od 21 do 29. Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się w ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Drogie siostry i drodzy bracia, stając do tych rekolekcji, najpierw warto jest zobaczyć, jaka jest moja sytuacja życiowa dzisiaj, kim jestem, gdzie jestem, na jakim etapie życia jestem. Bardzo ważne jest to wszystko, co się wokół nas dzieje, bo to wszystko ma na nas wpływ. I pierwszym takim czynnikiem, który ma na pewno wpływ na nas, no to jest jeszcze mimo wszystko trwająca epidemia, która każdego z nas na pewno jakoś dotknęła. Wielu z nas chorowało, chorowali nasi bliscy, wiele osób niestety zmarło, bardzo wiele osób. W zasadzie wszyscy jesteśmy dotknięci tym problemem, izolacją, chorobą, cierpieniem. To jakoś przewróciło też jakby nasze życie. Ale drugi kontekst naszego życia dzisiaj jest też to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, wojna na Ukrainie.
Na pewno w sercach naszych jest jakiś lęk i strach. Pytanie, co się wydarzy jutro, jak to się wszystko potoczy, co będzie dalej, jaki będzie kolejny tydzień, kolejny miesiąc, bo jest to dla nas wszystkich też niestety taka wielka niewiadoma. Ta sytuacja nas bardzo obarcza i tym bardziej jakby w kontekście tych dwóch rzeczywistości trudnych bardzo potrzebujemy Pana Boga i Jego łaski. Bardzo potrzebujemy rekolekcji, bardzo potrzebujemy Słowa Bożego. Rekolekcje to jest taki czas szczególnej łaski, którą Pan Bóg nam wszystkim daje. I to rekolekcje, to słowo pochodzi jak od takiego słowa łacińskiego, które znaczy, żeby jakoś zebrać to, co zostało rozsypane, gdzieś posklejać, to, co zostało gdzieś rozbite, wprowadzić jakiś ład i harmonię. I w dobrym przeżyciu rekolekcji bardzo ważne jest takie otwarcie się na Bożą moc, otwarcie się na moc Słowa Bożego, bo Słowo Boże jest podstawą naszej wiary i wiara się rodzi ze słuchania, a tym, co się słucha, jest Słowo Boże. I dlatego na początku tego czasu prosimy o łaskę dobrych rekolekcji, o otwartość na Słowo Boże, o wiarę w moc Słowa Bożego. Tak jak słyszeliśmy w dzisiejszym drugim czytaniu, każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. To słowo jest bardzo istotne. Dzisiaj też w Ewangelii słyszeliśmy Jezusa, który mówił nam, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Dzisiaj, kiedy słuchamy tego słowa, widzimy, że Pan Bóg daje nam taki konkretny obraz, który pokazuje nam, że faktycznie słuchanie Słowa Bożego jest budowaniem na skalę. Jest budowaniem na twardym, mocnym fundamencie. Dom na skalę. Najpierw to słowo dom to jest miejsce, które jest mi najbliższe. Dom to jest miejsce, gdzie ja się czuję bezpiecznie. To jest moja własność, to jest miejsce mojej wolności. Moja codzienność, jakaś proza życia. To jest też doświadczenie drugiego człowieka, który razem ze mną jest w tym domu, a może być też doświadczeniem samotności, że ten dom jest jakoś pusty. Ale dom to jest właśnie moje życie. To jest to, co jest mi najbliższe, to, co jest jakoś dla mnie najgłębsze. To jest to, co jest moją istotą. I ten dom chcemy budować na skalę, na fundamencie. Jak mówimy o skalę, to przede wszystkim myślimy o Jezusie, bo On jest dla nas fundamentem. On jest tym, który daje nam taką stabilność. Ale również, kiedy mówimy o skalę, to trzeba powiedzieć, że mówimy też o Piotrze, bo Pan Jezus zbudował Kościół na fundamencie Piotra, na jego wierze. I dlatego w tych rozważaniach rekolekcyjnych będziemy się opierali na Słowie Bożym, ale także na tradycji Kościoła. Pamiętam długi czas, jak myślałem sobie o tym budowaniu na skalę. Zawsze miałem takie wyobrażenie, że to jest gdzieś tam trzeba iść w góry, bo tam są już skały, które gdzieś wystają z ziemi. I zawsze miałem taki obraz właśnie takiego domku gdzieś zbudowanego faktycznie gdzieś na jakiejś takiej wysokiej skale. Ale niedawno, parę lat temu, kiedy też jakoś modliłem się tym słowem, jakby odkryłem też inną rzeczywistość, że to nie trzeba jakby tej skały gdzieś tam szukać daleko, tylko że ona jest i czasem jest tak, że po prostu trzeba się do niej dokopać. To jest tak jak z budowaniem właśnie domu gdzieś na równinach. Trzeba głęboko się gdzieś dokopać do czegoś, co jest stabilne. I ten czas rekolekcji będzie dla nas wszystkich też trochę takim wysiłkiem, żeby faktycznie gdzieś dotrzeć
do tego fundamentu, do tej skały, na którym chcemy budować nasze życie. I tak jak mówi nam dzisiaj Jezus, budowanie na skalę to jest słuchanie Słowa Bożego i wypełnianie Słowa Bożego. I przez te rekolekcje będziemy to robić, będziemy słuchać Słowa Bożego. Będę zachęcał was wszystkich i siebie samego, żeby to Słowo miało wpływ na nasze życie, żeby to nie było tylko gdzieś tam powiedziane, ale żeby to Słowo gdzieś zapadało głęboko do naszych serc i żebyśmy tym Słowem żyli na co dzień. Już dzisiaj Pan Bóg też daje nam bardzo konkretne obietnice, bo Jezus mówi, że spadnie deszcz, że będą wezbrane rzeki, że zerwią się wichry i uderzą w ten dom. On jednak nie runie, kiedy będzie utwierdzony na skale. Tych rzeczywistości trudnych, tych, których też doświadczamy, jak wspomniałem na początku, czy tego ciężaru epidemii, czy teraz strachu przed wojną i tego, co się dzieje, co widzimy u naszych braci Ukraińców. To są rzeczywistości, które mają na nas wpływ. Pewnie pojawią się następne, może jeszcze trudniejsze. Dlatego musimy być zbudowani na fundamencie. Dlatego tego fundamentu bardzo potrzebujemy. I zachęcam was, drogie siostry i drodzy bracia, do tego, żebyśmy podjęli właśnie trud słuchania Słowa Bożego, żebyśmy mieli ten czas wspólnych rekolekcji. Zachęcam was do tego, żebyśmy się wsłuchiwali razem w Słowo Boże, żebyśmy też razem jakoś szli przez ten czas Wielkiego Postu. Tak jak wspomniałem, jak mówiliśmy o domu, czasem ten dom jest gdzieś pusty. Czasem mówimy, że jesteśmy sami w czterech ścianach. Może nam doskwierać jakiś rodzaj samotności. I dlatego takie wspólne przeżywanie rekolekcji jest też taką łaską, kolejną łaską, którą daje nam Pan Bóg, że On chce, żebyśmy szli razem. Chcemy sobie nawzajem towarzyszyć, chcemy o sobie pamiętać, chcemy Słowa Bożego słuchać razem i chcemy razem wypełniać to Słowo. Dzisiaj mamy tylko tą krótką konferencję, ale przez kolejne odcinki będziecie też mogli posłuchać świadectw różnych rodzin, różnych małżeństw, bo jest to też konkretne świadectwo tego, jak Pan Bóg działa w naszym życiu. I zapraszam was wszystkich do tego, żebyśmy faktycznie stworzyli taką jedną wielką rekolekcyjną rodzinę, żebyśmy razem szli przez te kolejne dni Wielkiego Postu i żebyśmy razem podjęli dzieło budowy tego domu na skalę. I chciałbym zakończyć to nasze dzisiejsze rozważanie fragmentem psalmu, który dzisiaj nam towarzyszy w liturgii. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana: Ty jesteś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam. Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu, bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz. Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Na wzór świętej rodziny z Nazaretu jesteśmy powołani do ponownego odkrycia wartości rodziny, która jest oparta na darze pięknej miłości, a jej fundament stanowi ewangeliczna wizja małżeństwa, wzajemne zrozumienie,
oraz szacunek dla życia ludzkiego. W rodzinie można doświadczyć szczerej komunii, gdy jest ona domem modlitwy, gdy miłość jest prawdziwa, głęboka i czysta, gdy przebaczenie przeważa nad niezgodą, gdy codzienna chropowatość życia jest łagodzona przez wzajemną czułość i pogodną akceptację woli Boga. Dom na skalę. Rekolekcje wielkopostne w roku rodziny Amoris Laetitia. W odkrywaniu wartości rodziny będzie nam pomagał ksiądz Rafał Siwek oraz małżeństwa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, bardzo serdecznie zapraszam Was na wspólne przeżywanie Wielkiego Postu. To czas słuchania Słowa Bożego, czas naszego nawrócenia, czas budowania domu na skalę. Razem z naszym diecezjalnym Radio Rodzina, z naszą telewizją Dom Józefa, chcemy słuchać Słowa Bożego i budować dom na trwałym, twardym, mocnym, solidnym fundamencie, jakim jest dla nas wszystkich Słowo Boże. I zachęcam Was wszystkich, moi drodzy, do otwartości, do słuchania, do wspólnego przeżywania tego czasu. I mam nadzieję, że dla nas wszystkich ten czas będzie bardzo owocny i będziemy zbudowani na skalę, na trwałym, mocnym fundamencie, jakim jest dla nas wszystkich Jezus Chrystus. Zapatrzeni w Jezusa Chrystusa idziemy drogą naszego małżeństwa. Dlatego każdego dnia klękamy do wspólnej modlitwy, żeby iść razem we właściwym kierunku. Słowo Boże jest dla nas drogowskazem, podpowiada jak żyć. I pomaga w codziennych wyborach. To, co scala naszą rodzinę, to codzienna modlitwa rodzinna. Jest to spotkanie z Panem Bogiem. To czas na podsumowanie dnia i wspólny rachunek sumienia. Jednym z najpiękniejszych darów, jaki dał nam Chrystus, jest Eucharystia. Kiedy wracam do domu po mszy świętej, mam siły, aby walczyć o nas, o nasze małżeństwo. Dom na skalę. Rekolekcje wielkopostne w roku rodziny Amoris Laetitia. Przeżyj dobrze czas Wielkiego Postu razem z nami. Zapraszamy w każdą niedzielę oraz środę.